Pryzmat. Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Jest ze mną Omar Ziębiński z Witaminy. No, witam serdecznie, witam. Na sam początek, jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Dobre pytanie. No tak, tego co mi podsuwa Mateusz z Witaminy, tego co mi proponuje Spotix i no czasem coś mi ludzie zaproponują, czasem coś lubię wracać do różnych takich, nie wiem, na przykład ostatnio Flying Lotusa dużo słucham. No to co, na sam początek kilka słów o twoim albumie, FYI, nie wiem, jakbyś mógł rozwinąć ten skrót. Już proszę bardzo, FYI to jest bardzo prosty skrót, co Amerykanie tego używają, to jest FYI, for your information. No więc tak, swoją płytę opisujesz następującymi słowami, ja je tu przeczytam szybko. Gdzieś pomiędzy porzuconym w lesie telewizorem a wrakiem samochodu przemyka postać nie dająca jasnych odpowiedzi, tworzy niezwykle obrazowe i abstrakcyjne pejzaże, których słuchając ma się wrażenie, że ktoś wpuścił cię do środka, nie wiadomo czy to jego wnętrze, czy twoje. Co cię skłoniło bądź zainspirowało do napisania takiej muzycznej historii, jaką jest ten twój album? To znaczy tak, to jest tekst, który napisał nasz jakby menadżer, powiedzmy, żeby chciał jakoś opisać, musiał dać jakąś notkę, więc ja po prostu mówię, dobra, słuchaj, to jest twój twór, więc dawaj co chcesz. Wydawca. No więc on sobie coś takiego napisał, ja mówię, nie ma problemu, niech to będzie. A co mnie skłoniło do zrobienia tej płyty? Myślę, że no ja tak naprawdę, to jest taki zbiór różnych bitów, które robiłem. No nie wiem, to są rzeczy sprzed 10 lat niektóre, tam są te utwory. Ale co mnie skłoniło do tego, żeby to wydać? No właśnie, kurde, chyba Mati powiedział, ty, a może byś coś wydał swojego? Ja mówię, no w sumie dobra, no w sumie mogę zrobić jakąś taką płytę. I też jakoś tak już może nadszedł czas, żeby coś, pierwsze koty za płoty mieć, że tak powiem, jako taki producent, nie, że dobra, no już, dobra, no nie będę robił do szuflady, to już coś pokażę, że takie coś zrobiłem, proszę bardzo. Czyli rozumiem, że sam w 100% odpowiadasz za produkcję? Tak, za produkcję to ja jestem. Czy na tej płycie możemy usłyszeć sample i instrumenty, które sam jakby nagrałeś na żywo, czy wspierałeś się jakimiś elektronicznymi? Jak to takiej warstwy technicznej wyglądało? Raczej ja bardzo lubię sampling, kocham sampling, ale taki no bardzo, jakby to nazwać, przewrócone do góry nogami, że staram się to tak robić, żeby nikt nie wiedział z czego to jest. Ale no, też, no mam nadzieję, i bo zawsze sample ma już jakieś, coś niesie ze sobą jakąś osobowość i to bardzo lubię. I też są żywe instrumenty, znaczy tam też instrumentaliści się, że tak powiem, nagrali do niektórych utworów. Jest tam wiolonczelistka jest Zuzia, jest nasz Tomek z Witaminy, także Maciek też basista do jednego utworu dograł kontrabas, także takie tam. A gdzie robiliście zdjęcia okładkowe? Zdjęcie to jest zrobione u mnie przy lesie, bo ja mieszkam na wsi i tam mamy obok puszczę. I kiedy żeśmy byli na spacerze i po prostu cyk, jest fota. No. Czyli to wszystko takie sentymentalne jednak i takie powiedzmy rodzinne. I macie nominację do oprawy graficznej roku w ramach Cover Awards 2007? Tak, tak, jest jakaś nominacja. Ja do końca nie wiem, bo to robiła Małgosia. Całą tą oprawę robiła Małgosia. Ale podobno tak, jesteśmy nominowani. To znaczy ona jest, bo to był wszystko jej pomysł. Ja po prostu mówiłem tak. Tylko muzykę. Ja tylko muzykę zrobiłem, także ona sobie, to był cały jej pomysł, wszystko. Ja tylko powiedziałem, że fajnie, gdyby to zdjęcie było. No i tyle. A wszystko jest jej, także no, życzę, żeby wygrała. No właśnie, bo warto wspomnieć, że nie zdecydowałeś się na żadne jakby wydanie CD, czy nawet kasetowe, na które teraz wraca coraz częściej, ale wydanie winylowe. Czy jesteś jakimś miłośnikiem winyli, że na taki ruch się zdecydowałeś? No tak, lubię winyle, chociaż obecnie nie mam jak słuchać.
Znaczy mam, ale nie zreperowałem sobie sprzętu, bo mi się zepsuł. A co? No teraz wszyscy tak naprawdę lecą na streamingu, no i no ja to rozumiem, ja to jakby kumam, że to jest normalne, a winyl, no to też był pomysł mojego wydawcy i ja no nie oponowałem, mówię pewnie, no winyl, zajebiście, no. Dobra, więc tu mogliśmy się dowiedzieć, że twój wkład to jest naprawdę, nie powiem, że znikomy, ale że głównie jakby rzeczywiście sama muzyka, co w sumie z jednej strony dobrze, bo na tym muzycy się powinni skupiać przede wszystkim, a z drugiej strony z drugiej strony w sumie nie ma. Może ja powiem tak, że w ogóle z tym wszystkim, że winyl, że to dalej, to ja zrobiłem muzykę do pewnego momentu i ja też mam taką trochę zasadę życiową, że czasem lubię, jak coś sobie samo płynie i po prostu ja sobie obserwuję, co się z tym dzieje. I tak było w tym przypadku, że ja po prostu zrobiłem muzykę, mówię, dobra, Dawid, masz, rób z tym, co chcesz. No i kurde, jest jakaś nominacja i są winyle, także ja nawet nie musiałem, wiesz, no tak naprawdę nic nie musiałem robić. I trochę też o to chodziło, że ja mógł się po prostu zajmować muzyką, no bo tym się zajmuję. No trochę tak, trochę mi to zajęło. No parę lat tak naprawdę, bo to było... No, zbiór ty. No tak, że tutaj na przykład z 2017, coś jest z 2015, coś raz jest jeden utwór, który tam jest na płycie, taki chyba Bus Talks się nazywa, jeden utwór. I to w ogóle w busie robiliśmy, jak jechaliśmy na jakiś koncert. Także no, a potem były miksy, no i te miksy rzeczywiście mi to tak... bo w tym trochę czuję się nie do końca mistrzem, więc no trochę siedziałem nad tymi miksami. Jeszcze miałem problem z komputerem, bo mi nie wyrabiał tych wielkich sesji, no ale jakoś się udało. Czyli rozumiem, że jakby jest to zbiór, tak jak mówiłeś, takich właśnie utworów, podkładów ze szuflady i jakby stwierdziłeś, że siądziesz i to wszystko zbierzesz. Bo piję trochę do tego, czy takie produkcje sprawiają ci więcej radości niż wasze witaminowe działania, bądź pomocy tutaj Vito Bambino, Mateuszowi. Jakie masz odczucia, jeśli chodzi o to, porównując trochę to do siebie? Kurczę, no szczerze mówiąc, to u mnie to zawsze wygląda tak, że w ogóle u nas w Witaminie i u Vito, że wszystko zaczyna się właśnie od produkcji, czyli że jest jakiś, nie wiem, beat czy coś, jakiś nawet szkielet utworu i no i to jak na przykład pracuję z Mateuszem, to jest tak, że on po prostu mówi, o dobra, ja mu daję jakąś tam paczkę bitów, tam utworów, on sobie mówi, dobra, biorę ten i zaczyna się nad tym praca, czyli to jest jakby jeden rodzaj pracy, a jak sam indywidualnie to robię, to też tak robię, że słucham sobie tych wszystkich swoich utworów i mówię, dobra, z tego zrobię, z tych bitów, takich szkielecików, mówię, dobra, z tego sobie zrobię jednak cały utwór i poszukam jakichś takich podobnych, tak jak tutaj było w tym przypadku, FYI, że po prostu znalazłem takie, które mi pasowały ze sobą rzeczy, rozbudowałem je, właśnie zaprosiłem muzyków, ale to tak naprawdę bardzo podobnie wygląda, praca z wokalistą i praca jakby indywidualna, co się wiąże po prostu z dogrywaniem instrumentów, z szukaniem części, z no tak, no, i z miksem ostatecznie. Bo jesteście strasznie zżytą taką paczką jako chłopaki z Witaminy i jak to się wszystko zaczęło? Wiem, że pewnie wiele razy o tym opowiadacie, ale tutaj słuchaczom naszego radia, jakbyś mógł przybliżyć tą historię początków, bo z tego, co wyczytałem, jesteś właśnie takim współzałożycielem z Mateuszem, prawda? Tak, no my żeśmy się poznali na obozach teatralnych w 2007 chyba? Tak, 2007 to było. I Mati mi w ogóle jakby przedstawił świat produkcji, bo on wtedy był producentem i raperem. No i on mi jakby pokazał ten świat produkcji. No i żeśmy przez 10 lat tak naprawdę przez telefon się zwaniali i mówi, ty zrobiłem taki beat, podaję ci kod, bo wtedy był Sandspace, czyli trzeba było wpisać tam, no Sandspace był po prostu, więc żeśmy kodami ze sobą gadali, no i żeśmy tak sobie wysyłali te bity. No i w pewnym momencie Mati mówi, dobra, może ja coś zaśpiewam. I byliśmy wtedy u mnie, to był, nie wiem, który to był, 2012 chyba. No i zaczęło powstawać, plac zabaw zaczął powstawać.
utwory na plac zabaw. No i tak. I potem jeszcze Piotrek dołączył. Także w ogóle Piotrkowi żeśmy wcześniej zrobili płytę, zanim Mati zaczął śpiewać, bo my właśnie z Matim żeśmy ostro produkcyjnie jakby działali, a Pity był hardkorowym raperem. No jakoś to, jakoś ktoś tam usłyszał, coś podał dalej, no i nie wiem, wypłynęło to. Z Bitaminem miałeś naprawdę wiele różnych niesamowitych przygód, jak na przykład utwór Nikt z Dawidem Podsiadło na są kompilacje Filczyniego. Czy chociażby Jabłonki, Nikną tylko zakwitną jabłonie, czy wiele różnych takich innych. I które z nich jakbyś, które z nich wspominasz najlepiej z tych czasowej działalności Bitaminy osobiście? Takie bonusowe utwory, tak, nie to, że płyta. Wydarzenia też trochę. Z Podsiadłem to było, że myśmy siedzieli. Nie. Myślę, że te jabłonki były fajne. Jabłonki były fajne, bo to była taka szybka akcja, że żeśmy dostali po prostu tym, bo chcą, żebyśmy zrobili taki numer. Mati do mnie zadzwonił, mówi, ty, taki numer Jabłonki. I wszyscy byli tacy, dobra. No dobra, nie wiem, czy to się uda. Nie wiadomo, jakby nie mieliśmy tak, że musimy to zrobić, tylko dobra, może się uda, może się nie uda. No ja tam zrobiłem jakiś bicik i kurde, Mati się zajarał, mówi, ty, spoko, robimy to. Także ja miałem, także też wszyscy mieli, fajne to było, że wszyscy mieli taki trochę luz. A wyszło fajnie, no też uważam, że jest spoko. Wspomniał kiedyś Mateusz Vito Bambino, że jak on tworzy własną muzykę, to trochę czuje więcej takiego luzu, jeśli chodzi o lirykę. I macie jakieś zasady wewnątrz Bitaminowe, którymi się kierujecie, pisząc jakieś teksty? Myślę, że to może to nawet tak potocznie nazwę, że stylowa. Że Vito jest bardziej taki, że ja se mówię, co chcę. Ale Bitamina też w sumie mówi, co chce, tylko my jesteśmy bardziej tacy, że nie, no nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Staramy się być, może, nie wiem, tak najprościej rzecz biorąc, to, że jednak staramy się, no nie pchamy się na ten. Na mainstream, no, że jednak po prostu mamy, w ogóle cała idea Bitaminy była taka na początku i pewnie teraz tak będzie znowu, no dobra, nie chcę nic zdradzać, ale w każdym razie, że raz Bitamina to są po prostu same bity, jest płyta C, gdzie tam są tylko instrumentale, masz Kawalerkę, gdzie Mati śpiewa o swoim życiu, masz Listy Janusza, gdzie Piotrek śpiewa o tym, co jego otacza, więc nie wiadomo, co będzie. Może niedługo wydamy, nie wiem, zrobimy serial do odsłuchu. No, serial do odsłuchu może zrobimy. Więc po prostu nie chcemy się zamykać. I nie, no tak, myślę, że to jest po prostu trochę takie, dobra, puszka Pandory, Bitamina. Wyczytałem w internecie, że prowadziłeś produkcję ekologicznego sera i warzyw. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, oczywiście dalej ta produkcja sera jest. Ja co prawda już tego nie prowadzę, ale jest. Cały czas tam, gdzie mieszkam. Także sery secymińskie. Takie taka, no, etykietka taka biała z takimi znaczkami, nie wiem, z Mazowsza, takie są takie, nie wiem, kogucik, jakiś taki szlaczek, takie dwukolorowe, biało, na przykład niebieskie albo coś takiego. To jest, no, ekologiczny produkt. Zapraszam, reklama, ostra. Ostatnie pytanie, mam nadzieję, że jakoś tak się uda w miarę na nie odpowiedzieć. Czy pamiętasz wasz pierwszy koncert i jakie się emocje z tym związały? Tak, to było w Kaliszu, w ogóle, dużo się wiąże z Kaliszem, bo tak naprawdę tam żeśmy jakoś, tam w ogóle powstała chyba nazwa Bitamina, że byliśmy związani z tym miejscem, bo właśnie Piotrek tam pracował w studio i no i dzięki temu mieliśmy dostęp jakby do studia, mogliśmy tam pracować, nagrywać i sobie robić rzeczy, więc i często żeśmy tam wracali. No więc to takie trochę dla nas ważne miasto było, więc pierwszy ten koncert, tam był taki ryneczek, no ja to bardzo miło wspominam, bo to takie symboliczne właśnie, że
I fajne było to, że zagraliśmy rok później też w tym samym miejscu i potem rok później też chyba w tym samym miejscu. Jeśli się nie mylę, ale ja mam strasznie słabą pamięć. Więc no tak, fajnie, że to był Kalisz, że to było takie miejsce, które nas tak naprawdę urodziło trochę, no. No kilka lat później skończyliście na Openerze. Był w stanie wywołać w tobie tyle samo emocji jak ten pierwszy, dajmy na to, w tym Kaliszu? To zależy od koncertu. Dzisiejszy koncert myślę, że będzie dosyć taki emocjonalny, bo gramy właśnie dla Ukrainy. Ale Opener dla mnie osobiście to był po prostu koncert. To znaczy zależy który. Ten na main stage'u. Ten pierwszy koncert to był rzeczywiście stres i taki, o Jezu, gramy na Openerze, Jezu, jakie wielkie wydarzenie. Ale potem jak żeśmy na mainie grali, to ja już miałem tak, że dobra, jest 16 godzina, w sumie co tak nas ustawili, że niby spoko, ale no nie, no przyszli ludzie, to było spoko, a w ogóle deszcz padał, ale to nie było jakieś takie, nie było to takie, że o Jezu, że nie było w ogóle jakiegoś takiego poczucia, że o Jezu, osiągnęliśmy coś nie wiadomo wielkie, co. Dla mnie właśnie w Kaliszu to było, że osiągnęliśmy nie wiadomo co, bo zagraliśmy koncert i ludzie przyszli i w ogóle chcieli tego słuchać. Więc to, co przez pierwsze dwa lata w ogóle istnienia Witaminy, to my cały czas byliśmy w szoku, że ludzie chcą tego słuchać. Ja cię kręcę, niesamowite. I to trochę cały czas tak ja mam, że mam tak, kurde, naprawdę to ciekawe, że ludzie chcą tego słuchać. Bo myśmy tak naprawdę dla siebie robili tą muzykę. A jeśli chodzi o takie, nie wiem, milestones to się chyba nazywa. Takie punkty, w których to dla mnie opener no nie był jakimś takim czymś nie wiem, wybitnym. A jakiś punkt taki przed sobą masz? Czy przed sobą? Szczerze mówiąc nie mam. Ja trochę tak jak mówię, jest rzeka, płynie, ja z nią i zobaczymy gdzie wyląduje. Dzięki wielkie za rozmowę w takim razie. Bardzo dziękuję, super.